Dzień dobry. Dzisiaj witam z Torunia. Popołudniowy krótki spacer po Toruniu z elementami fortyfikacji twierdzy Toruń. Idąc bulwarami nadwiślęskimi, warto przejść się wzdłuż murów obronnych twierdzy toruńskiej, jak i jeszcze wcześniejszego zamku toruńskiego, krzyżackiego. Można spotkać po drodze właśnie ruiny zamku krzyżackiego, mury twierdzy toruńskiej. Tam widać wyżej mury obronne zamku, wewnętrzne, później zewnętrzne, a poniżej mury twierdzy toruńskiej. A tutaj po lewej stronie Wisła płynie wartkim biegiem. Tutaj jeszcze po prawej stronie ruiny zamku krzyżackiego widać. Idę na Stare Miasto na krótki spacerek, zobaczyć jak Toruń się prezentuje porą popołudniową, a wzdłuż bulwarów filadelfijskich są bezpłatne parkingi wyznaczone i powiedzmy o takiej porze jak 16, 17, 18 nie ma problemu ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Jest tych miejsc parkingowych bardzo, bardzo dużo. Jestem w miejscu ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Ruiny zamków w Toruniu są pozostałościami pierwszej i jednocześnie najstarszej warowni krzyżackiej na terenie ziemi chełmińskiej. Co ciekawe, zamek krzyżacki w Toruniu jest rozplanowany w kształcie litery U, a nie w kształcie czworoboku, jak to zwykle bywało. Zamek w Toruniu był idealnym miejscem wypadowym. Był idealnym miejscem wypadowym do podbojów krzyżackich. Był idealnym miejscem do podbojów krzyżackich w Prusach. Także tak on wygląda. Zamek został zdobyty w lutym 1454 roku przez mieszczan Starego Miasta Torunia. To było fizycznym rozpoczęciem wojny polsko-krzyżackiej, wojny 13-letniej. Także przejdę się wokoło zamku i zobaczę jak to wygląda. Przy wejściu na zamek jest tak zwana generałówka. Mieszkał tutaj między innymi generał Tome, czyli dowódca obrońców twierdzy Modlin, i stąd ta nazwa generałówki. Idę do domu Mikołaja Kopernika.
pomnik Mikołaja Kopernika z ratuszem. Jestem na dziedzińcu ratusza staromiejskiego w Toruniu. Jest to główna budowla świecka rynku Starego Miasta w Toruniu. Gotycki budynek powstał etapami w ciągu XIII i XIV wieku, przebudowywany w XVII wieku i odbudowany po pożarze z 1703 roku. Jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie. Dzisiaj siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest to jeszcze również miejsce obrad Sejmu Polskiego w XVI wieku i XVII wieku oraz jest to miejsce śmierci króla Jana Olbrachta w 1501 roku. W ścianach mieszczą się tutaj płyty. Dziedziniec ratusza w Toruniu wygląda. Budynek dworu Artusa, neorenesansowy gmach zbudowany w latach 1889-1891. Na miejscu dawnego gotyckiego dworu Artusa, siedziby elternego Bractwa Świętego Jerzego. To tutaj w 1466 roku podpisano drugi pokój toruński, na mocy którego postanowień Toruń przyłączono do Polski. Pierwotna renesansowa i barokowa budowla została rozebrana w 1802 roku. W tym domu w 1858 roku w oficynie drukarskiej Rady Miasta Torunia został wydrukowany po raz pierwszy na ziemiach polskich pan Tadeusz. Jestem przy domu, w którym prawdopodobnie w 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik. Jest to jedna z typowych kamienic miast hanzeatyckich. W takim domu były tylko i wyłącznie trzy pomieszczenia zamieszkałe, a pozostałe pomieszczenia służyły jako magazyny. A zamieszkałe były tylko pomieszczenia na parterze i na pierwszym piętrze. A pozostałe służyły jako magazyny. A
a w tym miejscu mamy bramę mostową, która została zbudowana w 1432 roku. I most na Wiśle w tym miejscu istniał do 1875 roku. Zresztą tam mamy pozostałość dawnego mostu na Wiśle po tamtej stronie. A na bramie są umiejscowione takie znaczniki, które nam pokazują, w którym roku dokąd sięgała Wisła. Na przykład w tym miejscu mamy 9,80 sięgała Wisła 13 marca 1871 roku. Zaś w tym na przykład miejscu są znaczniki z 1570 roku, z 1584 i z 1719 roku. A tak wygląda brama mostowa od strony miasta. A przy bramie mostowej znajduje się taki o tutaj spichrz z żurawiem, który pokazuje nam, w jaki sposób były ładowane i rozładowywane towary w Toruniu. Tu fragment murów miejskich. Jestem teraz przy bramie żeglarskiej, zbudowanej na początku XIV wieku. Tą bramą wjeżdżali królowie polscy. Przez tą bramę wiodła droga do portu rybackiego. I wjazd i ulica, która wiedzie... Wjazd i ulica, która wiedzie do tej bramy, nazywana była traktem królewskim. A tutaj widzimy pałac biskupi po prawej stronie, ten jasny, biały. Po prawej stronie ten biały, piękny, jasny. To jest pałac Dąbskich. Pałac biskupów kujawskich. Wybudowany w 1693 roku. W XIX wieku został ten pałac zamieniony na kasyno oficerskie, a obecny wygląd kamienicy przywrócono w latach 80. XX wieku. I obecnie mieści się tutaj teatr muzyczny w Toruniu. A nieopodal jest kościół. Przede mną katedra świętego Jana Chrzciciela Ewangelisty. Gotycka świątynia zbudowana etapami od pierwszej połowy XIII wieku do pierwszej połowy XV wieku była budowana wieża jako kościół parafialny starego miasta Torunia i wewnątrz gotyckie i rokokowe wyposażenie. Na wieży w 500 roku zawieszono największy w ówczesnej Polsce dzwon o wadze około 7 ton, zwany Trąbą Bożą. A na wieży jest zegar flisaczy i zegar usytuowany jest na południowej ścianie wieży i zegar regulował pracę
ptaków na Wiśle, a dla mieszkańców, dla mieszczan był zegar przeznaczony na ratuszu. I na tarczy widać nad cyfrą 8 w tym miejscu, o, mniej więcej w tym, ale nie wiem czy to będzie widać, dziurę po kuli. Jest to pamiątka z oblężenia Torunia przez wojska szwedzkie w 1703 roku. Pójdę zobaczyć do kościoła. Może jest otwarty. Jak jest otwarty, to na pewno jest piękne wyposażenie kościoła. O, proszę. Z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Krzywej wieży w Toruniu. Krzywa wieża jest, swoją krzywiznę zawdzięcza tym, że została posadowiona na gliniastym podłożu i w tym momencie jest odchylona od pionu o 1,40 m. Wieżę zbudowano w XIII wieku. Początkowo była ona pozbawiona ściany od strony miasta, co ułatwiało obrońcom na przykład wciąganie różnych przedmiotów do obrony. Później w XIX wieku dobudowano ściany od strony miasta i urządzono w tym miejscu kuźnie i mieszkania. A przedtem jeszcze było tutaj miejsce, które służyło jako karcer dla kobiet. Jestem na ulicy Flisaczej. Spotkałem na swojej drodze kolejną wieżę. Jest to brama klasztorna. Swoją nazwę zawdzięcza niedaleko położonemu klasztorowi benedyktynek. Zbudowana na początku XIV wieku. Brama jest wyposażona w specjalną wnękę. I ta wnęka służyła do wylewania na
osoby, które oblegiwały miasto wrzątku oraz gorącej kaszy. Później w XIX wieku została ona podwyższona i przeznaczona na cele mieszkalne. A wzdłuż murów obronnych mieści się wystawa Stulecie przyłączenia Torunia do Polski, czyli pewnie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Krótka wystawa prezentująca zdjęcia dawnego Torunia i obecnego Torunia. Idąc wzdłuż murów i wzdłuż Wisły można jeszcze napotkać po drodze na taką basztę, która się nazywa Baszta Gołębnik. Łuki, blendy pomalowane na kolorowo i Baszta Gołębnik w XIX wieku pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku, zaś w XIX wieku zamieniono ją na mieszkania, na dom mieszkalny, a swoją nazwę zawdzięcza trzymanymi tutaj gołębiami, które zapewniały łączność Torunia z pozostałymi garnizonami. Można spotkać nawet mieszczan średniowiecznych. Kończy się mój dzisiejszy szybki wyjazd i szybkie zwiedzanie do Torunia. Jeśli podobał Ci się mój filmik, to proszę o łapkę w górę. Jeśli podobają Ci się moje filmiki, to bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.